Dziś chciałbym mówić na temat recepty na szczęście. Gdybyśmy dali wiarę reklamom, to reklamy mówią, żeby być szczęśliwym, to co wystarczy? Wystarczy coś kupić. Wystarczy coś zjeść albo się czegoś napić. Ale na początku nawet w Polsce to działało przez jakiś czas, kiedy te reklamy, ten kapitalizm, to wszystko weszło do Polski. Ludzie się rzucili na te wszystkie rzeczy, myśleli, że wreszcie znajdą szczęście, ale co się okazało? Wystarczy tylko raz czy dwa razy zjeść, kupić lub wypić coś reklamowanego, aby się przekonać, że szczęścia to nie daje. Nie daje. Czy więc jest recepta na szczęśliwe życie? Według mnie tak. I jej głównym składnikiem jest ukontentowanie. I apostoł Paweł w tym liście, który studiujemy, w liście o radości, wyraził tą myśl o ukontentowaniu, ten sekret, który sprawił, że on miał radość, niezależnie od okoliczności, nawet w więzieniu, wyraził słowami zapisanymi w 4 rozdziale tego listu, 11 werset. Nauczyłem się przestawać na tym, co mam. To całe zdanie moglibyśmy oddać jednym słowem: ukontentowanie. Paweł z Tarsu był ukontentowany, ponieważ poprzestawał na tym, co miał. Ale czy to jest wrodzona cecha, ukontentowanie, czy rodzimy się ukontentowani? Nie, wszyscy rodzimy się płacząc, prawda? Niezadowoleni się rodzimy. Niezadowoleni jesteśmy z tego, że musimy wyjść z tego ciepłego miejsca na ten zimny świat, jak to mówią, na tą dolinę łez i cierpienia. Także, aby poprzestawać na tym, co mamy, to musimy się tego nauczyć. I jak to zrobić w praktyce? Paweł z Tarsu opanował tę sztukę i jego rady pomogą i nam być ukontentowanymi. A wówczas też będziemy szczęśliwi. A kiedy będziemy szczęśliwi, to będziemy bardziej radośni. I apostoł Paweł podał 3 skuteczne rady, jak być człowiekiem ukontentowanym, a więc szczęśliwym, a więc radosnym. To jest recepta na szczęście. Po pierwsze, ogranicz swoje pragnienia. Po drugie, zachowaj dobre poczucie humoru. I po trzecie, nieraz żeśmy to już akcentowali, polegaj na Bogu. Ufaj Bogu. Pierwsze, ogranicz swoje pragnienia. Gdybym zadał takie pytanie, kto, jak Państwo myślą, cieszy się bardziej z medalu olimpijskiego? Czy ten, kto zdobędzie srebrny medal, czy ten, kto zdobędzie brązowy medal? Wydawałoby się, że bardziej powinien się cieszyć ten, który zrobił srebro. Ale badania psychologów dowodzą, że bardziej cieszy się ten, który zdobył brąz. Dlaczego? Ponieważ drużyna, która gra o złoty medal w finale, była i nie wygra, i zdobędzie srebro, wie, że była blisko złota i jest niezadowolona. Natomiast drużyna, która zdobędzie brązowy medal, cieszy się, bo wie, że niewiele brakowało i byłaby bez medalu. Także z tego widać, że szczęście to jest zadowolenie z tego, co się ma. Tak jak apostoł Paweł powiedział, że nauczyłem się poprzestawać na tym, co mam, czyli być zadowolonym z tego, co mam. Nawet jeśli to jest niewiele, być za to wdzięcznym i być z tego zadowolonym. Zauważmy, że nawet najbogatsi ludzie, najpiękniejsi, najsławniejsi są nieszczęśliwi, kiedy co robią? Kiedy porównują się z innymi, ponieważ zawsze, prędzej czy później, pojawi się ktoś ładniejszy, ktoś bogatszy i ktoś sławniejszy. I jeśli nie są ukontentowani tym, co mają, tylko porównują się,
wówczas nie są szczęśliwi. Także nie możemy być szczęśliwi, gdy próbujemy dorównać innym, albo kiedy porównujemy się z innymi. Bo człowieka grzeszna natura jest taka, że zawsze chce mieć więcej niż ma. I w związku z tym taki człowiek nie może być ukontentowany. Prawda? Opowiem wam pewien żart. Otóż na ulicy stał czy siedział żebrak z koszykiem i kartką. I na tej kartce sobie napisał: potrzebuję 100 dolarów do szczęścia. I tak siedział. I przechodził tamtędy makler giełdowy, któremu tego dnia udała się transakcja życia. Zarobił fortunę. Wyciągnął ze swojego portfela 100 dolarów i wrzucił temu biedakowi do koszyka. Ten podziękował, ale zaraz potem uderzył się w czoło i pomyślał: ależ ze mnie głupiec, trzeba było napisać 200 dolarów. Szczęście to jest zadowolenie z tego, co się ma. Ale częścią grzesznej natury ludzkiej jest to, że człowiek pragnie mieć więcej, że porównuje się z innymi. I jak słusznie powiedział Charles Colton, bogactwo jest rzeczą względną, skoro ten, kto ma mało i nie potrzebuje więcej, ma więcej od tego, kto ma dużo, ale chce więcej. A więc jeśli ktoś ma mało, ale nie potrzebuje więcej, to jest ukontentowany. Natomiast ten, kto ma dużo, ale chce więcej, nie jest szczęśliwy, bo nie jest ukontentowany. I ja... Grzeszna natura chce więcej. Jednym z najbogatszych ludzi na świecie był John Rockefeller. Kiedy on był jeszcze młodym człowiekiem, jego przyjaciel zapytał go, ile pieniędzy potrzebowałby do szczęścia. Młody Rockefeller odpowiedział bez zastanowienia: 1 000 000 dolarów. To było, teraz jest dużo 1 000 000 dolarów. To były lata, to było 100 lat temu, prawda? To było jeszcze więcej. Proszę sobie wyobrazić, że kiedy John Rockefeller dorobił się 1 000 000 dolarów, ten sam przyjaciel zadał mu to samo pytanie. Ile pieniędzy potrzebowałbyś do szczęścia? Co odpowiedział Rockefeller? Jeszcze 1 000 000. Także kiedy człowiek nie jest usatysfakcjonowany tym, co ma, nie jest ukontentowany, nie jest szczęśliwy, chce więcej. Nawiasem mówiąc, kiedy John Rockefeller umarł, umarł jako jeden z najbogatszych ludzi na ziemi, wówczas reporter zapytał w czasie konferencji prasowej jego księgowego, ile pan Rockefeller zostawił po sobie, na co księgowy odpowiedział bez zastanowienia: wszystko. Czy widzieliście państwo kiedyś, żeby za karawanem pogrzebowym ktoś ciągnął U-Haula z jego dobytkiem? Nie, prawda? Bo człowiek nie może z sobą zabrać niczego. Więc powinniśmy być ukontentowani z tego, co mamy, bo niczego nie zabierzemy. Nadzy żeśmy przyszli i w proch się obrócimy, prawda? Także nikomu ze zmarłych nie przyda się żadna cząstka z tego, co ma. Ale przypomina mi się pewna historia, otóż to jest historia umierającego człowieka. Człowieka, który wiedział, że wkrótce umrze i bardzo chciał zabrać z sobą to, co uzbierał. Miał 90 000 dolarów i nie chciał się rozstać z tymi pieniędzmi. I rozmyślał, jak by to zrobić, żeby mógł zabrać je z sobą. I w końcu wpadł na taki pomysł. Znał 3 ludzi godnych zaufania, a mianowicie duchownego, swojego lekarza i
prawnika. Więc wezwał wszystkich trzech do siebie i powiedział tak, że chcę zabrać do grobu tych 90 tysięcy dolarów i chciałbym waszej pomocy. Otóż każdemu z was wręczam kopertę teraz. W tej kopercie jest 30 tysięcy dolarów. Każdy z was otrzymuje kopertę z taką kwotą i proszę was i obliguję was, żebyście po mojej śmierci włożyli te koperty do mojej trumny. No i co się stało? Ten człowiek zmarł i ci trzej spotkali się po pogrzebie razem i teraz duchowny mówi, przyznam, że włożyłem tylko 20 tysięcy, bo nasz kościół bardzo potrzebował 10 tysięcy dolarów na naprawę dachu, a on był przecież członkiem naszego kościoła, to na pewno by nie pożałował. Na to lekarz mówi, no to ja też się przyznam, że włożyłem tylko 10 tysięcy, zachowałem 20 tysięcy, bo nasza klinika bardzo pilnie potrzebowała kupić sprzęt, a on był przecież pacjentem naszej kliniki, na pewno by nie pożałował tych 20 tysięcy. Na to prawnik mówi, ach, to jeszcze nic, bo ja zabrałem te twoje 20 tysięcy i twoje 10 tysięcy i te moje 30 tysięcy i włożyłem do koperty czek na 90 tysięcy dolarów i tą kopertę włożyłem do trumny. I teraz wszyscy powinni być zadowoleni. Tylko jedno, drodzy, zabierzemy z sobą z tej planety, a mianowicie charakter. Jaki charakter wypracujemy z Bożą pomocą, taki charakter zabierzemy do Królestwa Bożego. Także to jest jedyna rzecz, nad którą powinniśmy pracować i ubolewać, jeśli nie jest ten charakter nasz podobny do charakteru Jezusa Chrystusa. A na podobieństwo Chrystusa powinniśmy go formować. Bo to, kim jesteśmy, jest ważniejsze od tego, co posiadamy, prawda? Kim jesteśmy? I ciekawe, że tu w Ameryce ludzie częściej zwracają uwagę właśnie na charakter człowieka. Pytają, gdzie pracujesz, co wykonujesz, co cię interesuje, niż zwracają uwagę na to, jakim samochodem jeździsz, czy jak wyglądasz, czy w czym chodzisz ubrany, prawda? Trochę inaczej jest w krajach europejskich, które mają tą nie protestancką, ale bardziej katolicką kulturę, gdzie znowu bardziej na zewnętrzne rzeczy się zwraca uwagę niż na wewnętrzne, niż na wnętrze. Ale to, drodzy, kim jesteśmy, jest ważniejsze od tego, co posiadamy albo jaki urząd sprawujemy. Dlatego tutaj też zdarza się często, że szef jakiejś dużej kampanii powie dzień dobry sprzątaczce pierwszy, prawda? A w Polsce, powiem wam, to byłby ewenement. To ta sprzątaczka do końca życia pewnie by opowiadała o tym. Ale oczywiście, są wyjątki od reguły. Tutaj też w Stanach Zjednoczonych są ludzie dumni i są ludzie pyszni. Ja uogólniam. Ale uogólniam nie bez przyczyny. No. Taki, myślę, że większość z Państwa by się zgodziła, że generalnie taki jest trend. Oczywiście wyjątki są wszędzie i zawsze, nie? W każdym razie bogactwo, drodzy, szczęścia nie daje. I apostoł Paweł napisał w liście do Koryntian, 2-4 rozdział, wiersz 18, nie patrzmy na to, co widzialne, ale patrzmy na to, co niewidzialne. Albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a zatem przeminie, natomiast to, co niewidzialne, jest wieczne i to nie przeminie. Więc zwracajmy naszą uwagę i poświęcajmy nasz czas i nasze wysiłki ku temu, co nie przeminie, raczej nie koncentrujmy się na tym, co jest przemijalne, takie jak właśnie gromadzenie dóbr, czy tytułów, czy pozycji, czy staranie się o sławę. Natomiast, ponieważ bogactwo nie daje szczęścia, bo nawet ten, który ma dużo, to na ogół chce mieć jeszcze więcej. Tak jak ten John Rockefeller, prawda? Człowiek ma dużo, chce więcej.
Filozof grecki Epikur wypowiedział takie słowa: jeśli chcesz człowieka uszczęśliwić, nie dodawaj nic do tego, co posiada, lecz ujmij z jego pragnień. Bardzo mądre słowa. Czytałem kiedyś książkę, nie jedną, ale tą ostatnio, Billa Hebelsa, Prostota, jak nie komplikować sobie życia. I ta książka inspiruje właśnie do prostego trybu życia, do niekomplikowania sobie, do niegromadzenia, bo im człowiek ma więcej, tym więcej ma na swojej głowie, prawda? Im więcej ma dóbr, różnego rodzaju inwestycji, czy im więcej ma ubrań kobieta, tym trudniej jest wybrać. Jak ma niewiele, no to wybór jest prosty, nie? Znowu pewnie głupi przykład, nie? Ale coś jest na rzeczy, prawda? Ja mam jeden garnitur, także nie ma problemu. No po prostu biorę i ubieram. Nie ma alternatywy. Ale jest w tym coś, drodzy, że im prostsze człowieka, tym łatwiej życie jest, tym łatwiej o szczęście. Natomiast im bardziej skomplikowane, tym trudniej. Także dążmy do prostoty we wszystkim. I będziemy szczęśliwsi. Tak jak ten Franciszek z Asyżu, który był synem zamożnego człowieka i początkowo zabiegał skutecznie o dobra, ale kiedy poznał Chrystusa, upamiętał się, rozdał wszystko, co miał ubogim i stał się takim sługą ludzi. I był bardzo szczęśliwym człowiekiem. Znacznie bardziej szczęśliwym niż wcześniej. Więc w posiadaniu nie ma szczęścia. Oczywiście nie ma zła też w pieniądzach. Niektórzy ludzie sądzą, o, same pieniądze w sobie są złe, mam ona. Nie. Biblia mówi, że złem jest pożądliwość pieniędzy. To jest złem, a nie pieniądze same w sobie, bo pieniądze mogą służyć dobrym rzeczom, prawda? Ale miłość do pieniędzy, jeśli jest, to wtedy jest to przeszkoda i ciężko wtedy o szczęście, ciężko o ukontentowanie, bo człowiek chce więcej. A jak chce więcej niż ma, to już nie może być ukontentowany. A jak nie może być ukontentowany, to nie może być szczęśliwy i wtedy też trudniej o radość. Ukontentowanie jest możliwe, gdy spoglądamy na to, co jest wieczne. Tak jak apostoł Paweł powiedział, żebyśmy tam kierowali swoje ambicje i swoje plany i tam i realizowali się w tych rzeczach, które nas pociągają do Królestwa Bożego. I Paweł Starsu to rozumiał i napisał, umiem się ograniczyć, umiem też żyć w obfitości. Wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony. Umiem być nasycony, jak i głód cierpieć, obfitować i znosić niedostatek. Także zauważmy, że Paweł akcentuje tutaj umiar. Umiar, ukontentowanie, szukanie tego, co nieprzemijające, akcentuje poleganie na Bogu i moglibyśmy też powiedzieć, że i dobre poczucie humoru, umiejętność śmiania się, także i samych siebie. Jeśli człowiek potrafi się śmiać samego siebie, to świadczy, że nie ma wielkiego ego. Ludzie, którzy mają wielkie ego, nie potrafią się śmiać sami siebie i kiedy ktoś by się z nich uśmiał, to mieliby z tym poważny problem, prawda? Ale właśnie ukontentowanie, pogoda ducha, dobry humor prowadzą do zadowolenia życia, jakim by ono nie było. Tak jak w przypadku Pawła Starsu, który był w więzieniu, a napisał list o radości, bo był ukontentowany. Zadowolony był z tego, co ma i jego uwaga była zwrócona na Jezusa Chrystusa, na społeczność z Jezusem, na to, co Jezus zrobił dla niego. Ale i tak jak wspomniałem, dobre poczucie humoru jest też potrzebne, żeby mieć tą postawę radości. Także w tej recepcie na szczęście to pierwsze to jest być ograniczyć swoje pragnienia, a więc być ukontentowanym. I drugie, sugerowałbym właśnie zachować poczucie humoru. Niektórym wydaje się, że człowiek uświęcony musi być śmiertelnie poważny. Musi być ascetą, nie może sobie pozwolić na żadną rozrywkę. Ale w rezultacie ci, którzy się czują takimi uświęconymi,
to obnoszą się z jakimi minami? Z mojego doświadczenia obnoszą się z posępnymi minami, z ponurymi minami. Faryzeusze, kojarzycie? Mieli właśnie takie posępne podejście. Byli krytyczni, oskarżający. Nie mieli poczucia humoru. Natomiast Jezus nie był ponurakiem. Czytałem kiedyś książkę napisaną przez Eltona Trubloda, The Humor of Christ, Humor Chrystusa, w którym on pokazuje wiele przypadków humoru w słowach Jezusa. Tylko że w tłumaczeniu na język polski ten humor trochę się gubi, dlatego że niektóre rzeczy, zwłaszcza idiomy, czy powiedzmy jakieś epitety, czy porównania, czy jakaś powiedzmy komiczne porównania w przypowieściach, czy epitety pewne, których Jezus użył wobec faryzeuszy na przykład, one były na pewno w oryginale bardziej zabawne niż w polskim tłumaczeniu, ale one tam są. Jezus nie był ponurakiem. I ludzie, którzy są zdrowi, którzy są stabilni, mają poczucie humoru, potrafią się śmiać, także i samych siebie. I śmiech, drodzy, to jest naprawdę zdrowie. Mówi się, że uśmiech przedłuża życie o 1 minutę. Także uśmiechajmy się jak najczęściej, bo śmiech odpręża. Śmiech obniża poziom stresu. Śmiech obniża ciśnienie krwi. Kto ma problem z nadciśnieniem, już wie, co powinien częściej robić. Częściej się uśmiechać, śmiać się. Śmiech pobudza układ odpornościowy. Śmiech pobudza krążenie krwi, chroni serce, dotlenia płuca, dotlenia mózg, poprawia funkcjonowanie mózgu oraz nasze samopoczucie. A to wszystko jest, co mówię, to jest poparte naukowymi badaniami. To nie są rzeczy wystane z palca. I teraz popatrzmy. Przez całe wieki władcy na różnych dworach, kogo mieli zawsze na swoim dworze? Mieli błaznów. Tak jest. Więc jak gdyby ludzie wiedzieli, że potrzebują od tego stresu, który wiązał się z odpowiedzialnością, którą ponosi rządca czy prezydent, wiedzieli, że humor, śmiech uwalnia od tego, prawda? Jest lekarstwem od tego. I powinniśmy o tym wiedzieć i my. Ale dzisiaj już jak gdyby, chociaż też są fajne programy, nie? Tylko musimy pamiętać o tym i być świadomymi tego, że śmiech jest potrzebny. Doktor Don Colbert, którego książki polecałem, bo są naprawdę bardzo takie wyważone i zdrowe, zamiast metod farmaceutycznych, leków, on poleca naturalne sposoby, wiele biblijnych myśli jest w jego książkach. Doktor Colbert napisał w książce Uwolnij się od stresu, cytuję, śmiech działa równie silnie jak leki, ale jest niedrogi i nie ma żadnych skutków ubocznych. Także ilekroć dzielimy się śmiechem z innymi, tylekroć obdarzamy zdrowiem ich i również samych siebie. Także uśmiechajmy się, śmiejmy się. O leczniczym wpływie śmiechu przekonał siebie oraz świat człowiek, który nazywał się Norman Cousins. On napisał książkę Anatomy of an Illness, Anatomia choroby, i opisał w tej książce swoją walkę ze śmiertelną chorobą. Otóż w wieku 50 lat Norman Cousins na skutek zaniku cząstek kolagenu w jego ciele po prostu padł. Padł i cierpiał z powodu uciążliwego bólu stawów, bólu kręgosłupa i praktycznie nie był się w stanie poruszać. Lekarze nie dawali mu szans na zbyt wiele lat życia. No, dosłownie lata. I wtedy Cousins wziął sprawy w swoje ręce. A mianowicie zastosował zdrową dietę i zaczął codziennie oglądać zabawne programy.
takie jak Ukryta Kamera, filmy z braćmi Marx, filmy z Flipem i Flapem i po prostu dużo się śmiać. I zauważył, a właściwie robił to dlatego, że zauważył, że po kilkuminutowym śmiechu ból odstępuje od niego na dłuższy czas. I zadziwił świat medyczny, kiedy dzięki tej niezwykłej kuracji całkowicie wyzdrowiał. I przeżył jeszcze wiele lat. Ale żeby umieć się śmiać, to trzeba też umieć znaleźć ten humor. Trzeba mieć podejście pewne i szukać go i nie być ponurakiem, nie być pesymistą. Gdzie można znaleźć humor? Jeśli się dobrze szuka, to można go znaleźć wszędzie. Ja podam przykład humoru, jaki znalazłem wśród ogłoszeń drobnych. W gazetach są ogłoszenia drobne i przeczytam Państwu ten przykład. Otóż niejaki J. Jones miał maszynę do szycia, której nie potrzebował i chciał się jej pozbyć, więc dał ogłoszenie do gazety, które ukazywało się aż 3 razy, dlatego że za każdym razem był jakiś błąd albo było jakieś sprostowanie ze strony prasy z powodu tego błędu. W poniedziałek to miało być to ogłoszenie, które ukazało się w takiej wersji. Sprzedam. J. Jones sprzeda maszynę do użycia. Dzwoń po 19 i proś panią Kelly, która przebywa u niego tanio. W związku z tym we wtorek okazało się sprostowanie. Pan J. Jones poinformował nas, że odebrał złośliwe komentarze z powodu błędu, jaki zakradł się do wczorajszego ogłoszenia, które powinno było brzmieć: J. Jones sprzeda maszynę do szycia tanio. Dzwoń i proś panią Kelly, która przebywa u niego po 19. W związku z tym przeinaczeniem w środę ukazało się oświadczenie. Niżej podpisany J. Jones oświadcza: nie mam już maszyny do szycia, wyrzuciłem ją. Proszę nie dzwonić, gdyż telefon jest wyłączony. Nic mnie nie łączy z panią Kelly, która pracowała u mnie jako gospodyni, ale wczoraj złożyła wymówienie. Czy wiecie państwo, że dzieci w wieku przedszkolnym śmieją się przeciętnie około 300 razy dziennie? Natomiast dorosły człowiek śmieje się przeciętnie tylko kilka razy dziennie. A nawet bym powiedział, że jak dobrze pójdzie. Bierzmy przykład z dzieci, bo czy jest to też przypadkiem, że dzieci są też najszczęśliwsze, prawda? To jest najszczęśliwszy okres dzieciństwo i dzieci wtedy śmieją się najwięcej. I Jezus, co ciekawe, podał też dzieci jako przykład dla dorosłych. I powiedział: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w Królestwie Niebieskim. Także Jezus podał postawę dzieci, która jest postawą ufności. Dzieci są ufne wobec swoich rodziców, jeśli panują normalne relacje, prawda, w domu. I Bóg też tego oczekuje, żebyśmy podobnie jak dzieci byli ufni wobec Niego, polegali na Nim. Także teraz przechodzę do trzeciego punktu, a mianowicie poleganie na Bogu. A więc ograniczyć swoje pragnienia, aby być ukontentowanym, mieć poczucie humoru, szukać okazji, żeby się pośmiać. I po trzecie, to polegać na Bogu. Ukontentowanie jest kluczem do szczęścia, ponieważ pochodzi z umiaru. Pochodzi z umiaru, pochodzi z poczucia dobrego humoru i pochodzi właśnie z polegania na Bogu. Wielu rzeczy w życiu nie da się przewidzieć, prawda? Nie da się kontrolować. Choćbyśmy, nie wiem, jak chcieli, nie wszystko od nas zależy, ale
Jeśli zrobimy to, co do nas należy, to co Bóg obiecuje? Bóg obiecuje, że obróci ku dobremu wszystko dla swoich dzieci, prawda? Z miłości. Jeśli my zrobimy wszystko, co do nas należy, to Bóg zrobi resztę i potrafi obrócić ku dobremu nawet te rzeczy, które ktoś zamierza, ma złe intencje, czy próbuje nam coś złego uczynić, czy jakąś krzywdę. No weźmy Pawła z Tarsu. Ten człowiek nic złego nie robił, nie popełnił żadnego przestępstwa. A próbowano go zabić, prawda? Przywódcy żydowscy chcieli go zabić. Dlatego musiał się oddać na łaskę cesarza, odwołać i pójść do Rzymu, a wcześniej był w więzieniu w Cezarei, bo inaczej by zginął. Także nie zawsze wszystko zależy od nas i czasami dzieją się złe rzeczy ze względu na to, że jest ktoś taki jak szatan na tej ziemi, który jest panem tej ziemi i jest zainteresowany tym, żeby ludzie nie chwalili Boga, nie wielbili Boga, tylko żeby narzekali, żeby psioczyli, a żeby byli ponurzy, nieszczęśliwi. I jest też nasza głupota, która też czasami przyczynia się do tego, że nie dzieją się nam dobre rzeczy. Ale Bóg mówi, że jeśli polegamy na Nim, tak jak te dzieci, to On obróci ku dobremu nawet i te złe rzeczy. I na tym polegała wielka tajemnica szczęścia Pawła z Tarsu, że on wiedział, że Bóg nie zawodzi, że Bóg nie zawiedzie go. Niezależnie od tego, jak się potoczy jego życie, że Bóg obróci to ku dobremu. I Bóg obrócił ku dobremu nawet ten jego pobyt w więzieniu, prawda? Bo przyczynił się do nawrócenia niektórych ludzi z dworu cesarskiego. I Paweł z Tarsu napisał: wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Także jeśli mamy świadomość tego, co Chrystus dla nas zrobił na krzyżu Golgoty, że złożył ofiarę za nasze grzechy, możemy być ukontentowani w Chrystusie, niezależnie od okoliczności. Czy apostoł Paweł, czy wszystko toczyło się tak, jakby sobie tego życzył? No, to, że był w więzieniu, na pewno nie było czymś, co sobie wymarzył. Na pewno wolałby zakładać kościoły, budować innych, być na wolności. To jest straszne doświadczenie, być w więzieniu. Ja raz zostałem aresztowany. Sprzedawałem książki, Biblię i inne na ulicy Milwaukee. I nic się nie działo, dobrze mi szło, wszystko było w porządku. Ale pojawili się tam Arabowie, którzy zaczęli sprzedawać jakieś kurtki skórzane, jakieś tam inne rzeczy, artykuły, które konkurowały z tym, co sprzedawały polskie sklepy na Milwaukee. I te sklepy w końcu się zbuntowały, bo ich biznes upadł, bo oni to sprzedawali za grosze, bo kupowali to za grosze. Jakość tego oczywiście było jakieś podróbki. No i te sklepy zwróciły się do miasta i do policji i w końcu policja zaczęła gonić tych Arabów, ale ponieważ policja nie rozumiała i nie rozróżniała różnicy między kurtkami, skarpetami, perfumami i książkami, zobaczyli mnie, który sprzedaje książki, to mnie skasowali, bo ja stałem ze stolikiem, którego nie mogłem szybko zwinąć i uciec, natomiast Arabowie powkładali do torby wszystko i uciekli, ich nie było, zostałem tylko ja. Także mnie aresztowano. I spędziłem noc w areszcie. Mój przyjaciel nad ranem przyjechał, wpłacił tam jakąś kaucję, wypuszczono mnie. Później stanąłem przed sędzią. No i sędzia tak prawie, że się puknął w czoło, mając na myśli tych policjantów, którzy mnie aresztowali. Także zostałem zwolniony i nie mam niczego na swoim koncie, ale pamiętam, jakie to było wrażenie. Człowiek jest w celi i nie może zrobić tego, co by chciał. Jego wolność jest ograniczona. Jest to naprawdę fatalne, fatalne odczucie. Więc
przypadku apostoła Pawła to też nie było przyjemne być w areszcie, mieć zawsze jakąś straż przy sobie, ograniczenie prywatności, nawet takie proste fizjologiczne potrzeby. Człowiek nie ma prywatności. I apostoł Paweł miał jakieś problemy zdrowotnościowe. Najprawdopodobniej one wiązały się z oczami. Miał jakiś problem z oczami. I czytamy, że trzykrotnie prosił Boga o uzdrowienie. A Bóg mu odpowiedział: dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości. I co na to Paweł? Czy żalił się, czy rozczulał się nad sobą, że Bóg nie wysłuchał go w tej sprawie, nie uzdrowił go? Przecież Bóg uzdrawiał przez niego czasami ludzi, prawda? Nie. Co odpowiedział apostoł Paweł? Odpowiedział drugi list do Koryntian. Nie wiem, czy mamy ten tekst zapisany. W każdym razie tak, jest tutaj. Najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. Co ciekawe, w tych słowach, które Bóg do niego skierował, dosyć masz, występuje to samo greckie słowo arkeo, którego Paweł Starsu użył, kiedy mówił o poprzestawaniu, o umiarze. Kiedy mówił, nauczyłem się poprzestawać na tym, co mam, czyli inaczej mówiąc, być ukontentowanym. Bóg, jakie Bóg ma poczucie humoru, też widać z tego, Bóg używa tego samego słowa, kiedy mówi do niego, po polsku mamy dosyć masz, ale Bóg mówi mu, że jesteś ukontentowany, bo masz tak wiele. Masz społeczność z Chrystusem, masz świadomość zbawienia, masz to, czego większość ludzi nie ma i chciałoby mieć, bo większość ludzi nie ma pokoju, świat nie może dać tego pokoju, Chrystus może go mieć, może go dać. I Paweł Starszy miał ten pokój, także był ukontentowany i Bóg użył tego słowa, powiedział, dosyć masz. A więc apostoł Paweł w związku z tym taką miał postawę. Nauczyłem się poprzestawać na tym, co mam, umiem się ograniczyć, umiem też żyć w obfitości, wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony, umiem być nasycony, jak i głód cierpieć, obfitować i znosić niedostatek. On miał zdrową perspektywę, ten człowiek. I w związku z tym, nawet kiedy miał obfitość, to go nie psuło i kiedy miał biedę, to go nie załamywało. Bo on miał zdrową perspektywę, która opierała się na jego społeczności z Jezusem Chrystusem. I dlatego on był ukontentowany, bo to ukontentowanie nie wynikało z okoliczności jego życia, bo one były gorsze niż wszystkie nasze pewnie razem wzięte, ale to jego ukontentowanie, ono wypływało z jego społeczności z Chrystusem, z jego misji, z jego celów, jakie on miał, z realizacji tych celów, również z tego, co on zasiał. Miał plon z tego, prawda? Ci ludzie, którym on głosił Ewangelię, okazali mu wdzięczność. Ci ludzie z Filipii posłali do niego, prawda, i dary, i kogoś z pomocą, doceniali to. On widział owoce tego wszystkiego i stąd brało się ukontentowanie. Także niezależnie od okoliczności możemy mieć szczęście, możemy mieć radość, jeśli poprzestajemy na tym, co mamy, jeśli jesteśmy ukontentowani, a mamy tak wiele, za co możemy być wdzięczni Bogu, bo przecież wszyscy jesteśmy grzesznikami. A Jezus za nas umarł, zapłacił cenę za nasze grzechy. I my, kiedy je wyznajemy, mamy je dzięki temu odpuszczone. Prawda? Czy jest większy skarb od tego, żeby mieć pokój w sercu, wybaczone grzechy i zbawienie? Nie ma niczego wspanialszego. Także w łasce okazanej nam przez Chrystusa mamy wszystko i powinniśmy być, tak jak i On, ukontentowani. I cały sekret szczęścia można by w związku z tym sprowadzić do tego jednego tylko, a mianowicie do społeczności z Jezusem Chrystusem. I
Mój ulubiony tekst Pisma Świętego, który jest zapisany w pierwszym liście Jana, 5 rozdział, wiersz 11 i 12, a właśnie tego dotyczy. I mówi, że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w Jego Synu. I teraz posłuchajmy. Ten, kto ma Syna, ma życie, a kto nie ma Syna Bożego, nie ma też i życia wiecznego. Co to znaczy mieć Syna? Co to znaczy mieć żonę? Co to znaczy mieć przyjaciela? To znaczy spędzać z kimś czas, poznać kogoś, prawda? Nie da się mieć żony ani przyjaciela, kiedy się w ogóle nie spędza czasu z tą osobą. I to samo mamy tutaj. Mieć Syna oznacza mieć życie wieczne. A co to oznacza mieć Syna Bożego, mieć Chrystusa, mieć społeczność z Jezusem? W jaki sposób możemy mieć społeczność z Jezusem? Po pierwsze, przez modlitwę. Po drugie, przez studiowanie Słowa Bożego. Bo jak jest Jezus nazwany? Jezus jest nazwany Logos. Jest nazwany Słowem Bożym właśnie. On jest tym Słowem Bożym. Także Jezusa poznajemy również przez studiowanie Słowa Bożego. A kiedy mamy Jezusa, czyli mamy społeczność z Jezusem, przez modlitwę, przez czytanie Słowa Bożego, to mamy co? Mamy życie wieczne. A kiedy mamy życie wieczne, to jesteśmy szczęśliwi, jesteśmy ukontentowani. Więc to jest klucz do wszystkiego. I tym można byłoby zakończyć dzisiejsze spotkanie. I może jeszcze jednym wersetem. Wersetem z tego listu apostoła Pawła do Filipian, z listu o radości. 4 rozdział i wiersz 19, gdzie apostoł Paweł wyraża tę obietnicę, której on doświadczył i od tego czasu miliony innych ludzi. A mianowicie Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale w Chrystusie Jezusie. Także Bóg zaspokoi naszą wszelką potrzebę, ale jak? W Chrystusie Jezusie, prawda? Bo to jest coś, co daje zbawienie. A więc daje pokój, daje radość trwałą, niezależnie od okoliczności. I to można mieć nawet będąc w więzieniu, nawet będąc prześladowanym, nawet będąc wydanym na śmierć. Dlatego ci chrześcijanie, którzy byli wydawani na pożarcie dzikim zwierzętom na arenach, byli spokojni, śpiewali, ponieważ mieli pokój, mieli społeczność z Jezusem, mieli życie wieczne przez Niego. Także to wszystko, o czym mówiliśmy w czasie tych spotkań, można sprowadzić do tego, że recepta na szczęśliwe życie to jest ograniczenie pragnień, bycia zadowolonym z tego, co mamy, poczucie dobrego humoru, ale poleganie na Bogu, poleganie na tym, co zrobił Jezus Chrystus i wdzięczność za to, co zrobił Chrystus. Postawa wdzięczności, dziękczynienia. Nawet dziś jeden z przyjaciół podrzucił mi badania naukowe, które potwierdzają to, że wdzięczność i dziękczynienie to jest najzdrowsza postawa człowieka. Że ludzie, którzy są wdzięczni i dzięki czynią, są zdrowsi, żyją dłużej. Także pamiętajmy o tym, aby okazywać wdzięczność, aby okazywać Bogu dziękczynienie za Jego dar i polegać na Bogu, że niezależnie od tego, w jakich okolicznościach się znajdziemy, kiedy Mu zaufamy, tak jak dzieci ufają, to On obróci to z korzyścią dla nas. Może nie zawsze tak, jak my byśmy to sobie wyobrażali, ale zaufajmy Mu, że Bóg wie, co jest dla nas najlepsze. I na koniec w związku z tym chciałbym zapytać, kto chciałby dziś ofiarować swoje życie Jezusowi Chrystusowi i przyjąć Go jako swojego jedynego Pana, jako swojego Zbawiciela, tego, który oddał życie. Kto chciałby podjąć taką decyzję i przyjąć Jezusa Chrystusa jako swojego Pana, jako swojego Zbawiciela? Bo co czytamy? Że kto ma Jezusa, ten ma życie wieczne. Chcemy mieć życie wieczne? To przyjmijmy Jezusa Chrystusa jako jedynego Pana i jedynego Zbawiciela. Niech Bóg nam w tym dopomoże. Dlatego powstańmy teraz do wspólnej modlitwy.
A następnie poproszę zespół o pieśń. Panie Boże, przychodzimy do Ciebie, aby podziękować Ci za to, że możemy być Ci wdzięczni, że Ty zszedłeś na ten padł łez i śmierci i cierpiałeś, abyśmy nie musieli umierać, abyśmy mogli żyć wiecznie. Poniosłeś na Golgocie nasze grzechy, które Ci wyznajemy, Panie, i jesteśmy wdzięczni za Twoje odpuszczenie, za Twoje miłosierdzie, za Twoją społeczność, za to, że nas chronisz i prowadzisz i dajesz nam to, co najlepsze. Teraz widziałeś, Panie, te uniesione dłonie wszystkich, którzy pragną uczynić Ciebie swoim Panem, Panem swojego życia i Zbawicielem. Bo tak jak mówi Twoje słowo, kto ma Ciebie, kto ma społeczność z Tobą, ten ma życie wieczne. Dopomóż, Panie, abyśmy trwali w tej decyzji każdego dnia i każdego dnia mieli Ciebie za swojego Pana i abyśmy Ci okazywali wdzięczność za wybawienie nas od grzechów i za Twoje prowadzenie. Polecam każdą z tych osób, które są tu teraz obecne, Twojej szczególnej opiece, Twojemu prowadzeniu, Twojej ochronie. I proszę, Panie, o głód Twojego słowa, aby zawsze był w naszych sercach, abyśmy mieli to pragnienie, by poznawać Ciebie również przez Pismo Święte, które nam zostawiłeś. Dopomóż nam w tym, prosimy, za wszystko Ci dziękując, przez imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.